Witamy w podcaście Pionierów. To audycja, w której chcemy odpowiedzieć na pytania nurtujące początkujących przedsiębiorców, tworzących technologiczne startupy lub po prostu młode firmy. Pomogą w tym goście eksperci związani z ekosystemem startupów, mentorzy i uczestnicy Szkoły Pionierów PFR. Zapraszam, Paweł Chełchowski. W dzisiejszym odcinku podcastu Pionierów będziemy rozmawiać o tym, jak współpracuje się z dużą firmą. Naszym gościem jest Jacek Maciak, CEO i founder Salesbook. Zacznijmy od początku. Czym Jacek zajmuje się Salesbook i na jakim etapie rozwoju w tej chwili jesteście? Jesteście już raczej dojrzałym startupem? Tak, dzień dobry przede wszystkim. Można powiedzieć, że jesteśmy bardziej scale-upem niż startupem. Salesbook, zaczynając od początku, to jest taka aplikacja, Wspierające zespoły sprzedażowe, głównie w sprzedaży bezpośredniej. Ona automatyzuje pracę. Tak, tak zwana kategoria, w której ona się znajduje, nazywa się Sales Enablement i składa się z trzech obszarów to nasze rozwiązanie. Po pierwsze, jest taka część prezentacyjna i, i pozwalająca też monitorować to, co się dzieje, czyli handlowcy używają naszej aplikacji na tablecie. I jak rozmawiają z klientem, czyli patrzą się na ten sam ekran i tam mu pokazują różne rzeczy, wyliczają i, i, i działają z nim na tym tablecie. Druga część i to, że działają na tym tablecie, też pozwala oczywiście sprawdzić, w jaki sposób oni z tym klientem rozmawiają, tak? czyli mamy taką unikalną wiedzę i wiemy na przykład, jak ci najlepsi handlowcy działają, że, że są tak skuteczni. Drugi element systemu to jest część związana z ofertowaniem, podpisywaniem umów. Czyli w trakcie tej rozmowy na tablecie można też od razu skonfigurować jakiś produkt, czy to polisę na życie, czy jacht, czy motocykl, czy kłada, na przykład, pokazać klientowi ofertę, pokazać mu korzyści, i wtedy od razu taka oferta albo może zostać wysłana do klienta, albo od razu podpisać na miejscu z klientem umowę na tym tablecie. Lub podpisać zdalnie gdzieś tam SMS-ami, jeżeli, jeżeli klient chce podjąć decyzję w kolejnym kroku. No i trzeci element naszego systemu to jest CRM z analityką, czyli no wszystko to, co się działo w trakcie tych rozmów, wpada sobie do CRM-a, są tam zapisywane informacje. Więc handlowcy nie muszą tego robić, a wiadomo, że nie lubią tego robić, zwykle są do tego przymuszani, a, a tutaj to się dzieje za nich automatycznie. I co więcej, plus dla menadżerów jest też taki, że, że te dane, które mają w CRM, są prawdziwe, bo tak naprawdę system wrzuca je automatycznie, e, o czym opowiadali temu, e, temu klientowi, co pokazywali, co wyliczyli. A zwykle w CRM-ach no to klepuje się ręcznie, więc niekoniecznie zawsze to są prawdziwe informacje. To zdecydowanie ułatwienie dla handlowca. No dokładnie. I jesteście no, takim typo, typowym B2B. I od czego zaczynaliście? Bo wiem, że je, wywodzicie się z Software House'u. Tak, dokładnie. Byliśmy dwóch z obecnych współzałożycieli z Facebooka. Było też współzałożycielami Software House'u. I tam pracowaliśmy z różnymi klientami w wielu krajach. Tworzyliśmy dedykowane oprogramowanie dla nich. No i w ramach tego software House'u powstawały różne projekty. Sami też trochę inwestowaliśmy w startupy na przykład. No, i jednym z takich projektów, w, początkowo w ramach tego software House'u był Saleswoo. W takim myślę Jednym z pierwszych projektów był projekt, kiedy Prudential wchodził do Polski, to jeszcze wtedy jako Software House wygraliśmy przetarg w Wielkiej Brytanii i stworzyliśmy tą aplikację, które później były reklamy Młodzi Bogowie, tak? gdzie, gdzie, gdzie sprzedawca polis, agent pokazuje rozmawia z klientem za pomocą tabletu to to był jeden z pierwszych projektów. Potem stworzyliśmy jeszcze kilka takich dedykowanych pod klientów rozwiązań dla BMW, dla, dla Mercedesa. No i w pewnym momencie stwierdziliśmy, że w sumie ten problem jest, się powtarza w wielu branżach, tak? że, że tam gdzie są zespoły handlowe, to nie tak łatwo jest ustandaryzować, w jaki sposób oni rozmawiają i trzymać to na odpowiednim poziomie. Więc wydzieliliśmy... Ten produkt do oddzielnej spółki. To było jakiś 2016-17 rok. I pozyskaliśmy pierwszego inwestora. No i tak się zaczęła historia. Na początku, przez pierwszy rok właściwie przebudowywaliśmy to narzędzie z takiego dedykowanego, zaprojektowaliśmy je tak, żeby też do mniejszych firm było łatwo je wdrożyć. No i gdzieś od 2018 zaczęliśmy, zaczęliśmy sprzedawać. I czy od początku szukaliście kontaktu z dużymi firmami? Czy no tak jak mówiłeś, zaczęło się od prudencjalu, czyli od, tak. od bardzo dużej tak. firmy? Tak, u nas w naszym przypadku akurat może tak trochę nietypowo było, no bo my już w tym Software House pracowaliśmy częściowo z, z większymi podmiotami, z większymi firmami, więc tak naturalnie dla nas było. Rozpocząć od współpracy z dużymi klientami. I pierwsze lata głównie w ten sposób sprzedawaliśmy, czyli próbowaliśmy pozyskiwać dużych klientów. Dopiero gdzieś tam po, 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 po iluś latach działania stwierdziliśmy, że ten produkt dostosujemy też bardziej pod, pod mniejsze firmy czyli tylko w taki sposób, że jest to narzędzie gotowe do, do, do działania, ale. I jeszcze pod dany wertykał je zaczęliśmy dostosowywać. Czyli już ułożyliśmy dokładnie, jak ten handlowiec ma rozmawiać, jakie pytania zadawać, na przykład jak sprzedaje panele fotowoltaiczne, jak ta ścieżka sprzedaży powinna wyglądać. No i to pozwoliło nam też rozmawiać z mniejszymi klientami. Czyli u nas trochę ta ścieżka była odwrotna, że najpierw zaczęliśmy z dużymi i oczywiście dalej to kontynuujemy, też z dużymi, z dużymi firmami rozmawiamy. Natomiast te mniejszy, mniejsi klienci przyszli później. Te y, początki współpracy z dużą firmą. To dla wielu jest skok na głęboką wodę. Czy dla was też tak było, że ci pierwsi klienci mieli bardzo dużo wymagań, do których wy się musieliście dostosowywać? Czy odwrotnie, macie swój tool out of the box no i, i sprzedajecie go jako całość? Jasne. Tak jest, że nie, jest, nie, nie te decyzje w, w dużych organizacjach nie są podejmowane szybko. Jest mm -hmm. to, to powiedzonko, że nikt cię nie zwolni za wybranie IBM-a. Tak? I, I to często się z tym można zderzyć z pozycji startupu, bo m, duże korporacje szukają bezpieczeństwa, szukają stabilności. Na pewno dalej, jak do dzisiaj rozmawiamy z dużymi korporacjami... To jesteśmy przygotowani na to, żeby to nasze narzędzie dostosowywać. Bo to trochę jest tak, że jak rozmawiamy z małą firmą i mamy to narzędzie dla sprzedawców, no to oni mówią, o fajnie, że macie ułożony cały proces, bo nas nauczycie, jak na przykład w tym procesie powinniśmy pracować. A jak idziemy do dużej organizacji, no to ta organizacja mówi, no tak, ale my mamy swój proces, już wiemy, jak to działa. I teraz chcielibyśmy, żebyście ten nasz proces umieścili w Waszym rozwiązaniu. Mamy swojego cerema, tak. Też mamy pewnie. swojego cerema, dokładnie, jesteśmy w stanie się też do, do tego cerema ich podpiąć, ale ta wtedy ścieżka jest różna Czyli zazwyczaj w dużych organizacjach jest taka ta doza, że, że musimy się do nich dostosowywać. No na pewno z, z pozycji startupu trzeba próbować podchodzić do tego w ten sposób, że po pierwsze uzbroić się w cierpliwość, no bo tam decyzje nie będą szybko zapadały. Jest wiele osób, wiele departamentów, które są zaangażowane w taki wybór. Na szczęście coraz popularniejszym ostatnio elementem w tych dużych organizacjach są osoby, które są dedykowane do takiej współpracy ze startupami. Tak? Tworzą jakieś wewnętrzne akceleratory i, i oni tak naprawdę, no to jest ich zadanie, więc oni chętnie rozmawiają, nawet jak się ich na LinkedInie zaczepi, to, to oni chętnie porozmawiają, zobaczą co to jest, bo szukają takiej innowacji. Mają też często takie szybsze ścieżki do podejmowania decyzji, jakieś budżety na przetestowanie rozwiązania. No i to też zalecam, że zwykle jak chodzimy do organizacji, no to nie, nie naciskamy na to, żebyśmy pełną skalę zrobili w tej organizacji, tylko wręcz namawiamy, żeby przetestować to nasze, nasze rozwiązanie, zrobić jakiegoś pilota na mniejszej ilości handlowców i, i wtedy łatwiej też biznesowi przekonać tej organizacji resztę departamentów. I jak pokażą, o, jest takie rozwiązanie, sprawdza się, to może, może warto, żeby, żeby poszerzyć skalę. I czy z waszej perspektywy jest coś, na co zawsze się przygotowujecie? Czy... Poza długim okresem wdrożenia jest jakiś, ja, jakiś punkt, który jest dla Was szczególnie ważny, jakby obserwujecie, że jest zawsze. Znaczy, prawie zza, zawsze. Poza długim okresem wdrożenia, to stosunkowo powiedzmy na to też jest przewaga startupów, że są w stanie te, ten okres wdrożenia skracać. Tak? My, taki powiedzmy, średni okres wdrożenia w takiej dużej organizacji to przyjąłbym około trzech miesięcy. To dla. dla Korporacje to jest bardzo krótki okres tak naprawdę jak, jak się popatrzy z ich perspektywy to ten okres wdrożenia nie tyle wynika z tego że my mamy tyle pracy ale żeby taki sales book zaistniał no to musimy uzbroić go w różne materiały prezentacje od nich ułożyć tą ścieżkę dogadać się więc same te rozmowy trwają tak a a potem żebyśmy to przygotowali więc wdrożenie bym powiedział na pewno jest dłuższe, dłuższe niż w takich małych organizacjach ale nie jest aż takie długie na pewno no, dosyć długa jest sama ścieżka pozyskiwania i rozmów, tak? bo, bo jest wiele etapów, które gdzieś tam e, zazwyczaj trzeba przechodzić. No i jeżeli to nie jest w takim akceleratorze jakimś wewnętrznym, tak jak powiedziałem, no to też zazwyczaj samo nawet podpisywanie umowy potrafi bardzo długo trwać, tak? bo negocjacje i decyzje te umowy z takiej standardowej naszej, którą możemy mieć na, na parę stron, zaczynają mieć 100-200 stron e, i, i no. Trzeba się do tego też przyzwyczaić, że, że to ma swój tryb i działa, ale można się tego nauczyć i potem z czasem przychodzi to łatwiej. Czyli zatrudnić prawnika na początku. No tak, no na pewno wynająć z pozycji startupu niż zatrudnić, no. ale tak, ale trzeba pilnować no też oczywiście swoich interesów, nie można się na wszystko zgadzać. Myślę, że, 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 że jest to lepiej od momentu, jak y, duże organizacje zaczęły właśnie też zwracać uwagę na startupy i tworzyć takie działy, które mają tą innowację wprowadzać i wiedzą, że coś się da zrobić w 3 miesiące, zamiast samemu tam robić to przez 2 lata na przykład, to wtedy, wtedy to, to, to przyspiesza też, tak? że Szukamy zwykle takiej osoby w organizacji, która może w ten sposób pomóc. Czy jest coś, co Was zaskoczyło podczas któregoś z wdrożeń, właśnie tak z perspektywy dużej firmy, nie małej? Bo. Czasami bym powiedział pozytywnie, potrafi zaskoczyć, że coś szybciej pójdzie niż standardowo, bo, bo standardowo właśnie nastawiamy się, że to będzie długo trwało. A wbrew pozorom, zdarzyło się to i to w bardzo dużych organizacjach, że właśnie też to, co mamy wytworzone jako pudełko, na przykład takie nasze rozwiązanie pudełkowe, gdzie się tam za dużo nie trzeba robić, że udało się wdrożyć to prawie jako pudełko, czyli to wdrożenie było bardzo krótkie, że to po obu stronach byliśmy zaskoczeni, że tak idealnie. Da się dopasować. No to też wymaga gdzieś tam ciągłej pracy nad produktem i gdzieś tam już wiele lat go rozwijamy, więc, więc mamy wyczucie tego, czego te organizacje potrzebują. Ale dla mnie raczej zaskoczeniem nie jest, że coś trwa za długo, bo to, tego jestem świadomy, że to trwa długo i może trwać bardzo długo. Zaskakuje mnie, jeżeli się udaje zrobić szybciej niż sobie założyłem. Jasne. I czy takie sytuacje, kiedy to trwa bardzo długo, nie wiążą się z dużym ryzykiem, jeżeli chodzi o Płynność dla takiego małego startupu finansową mhm. w związku z tym że to będzie jedna duża faktura też wiadomo że duże firmy czasem mają problemy z terminowością czy odwrotnie taki jeden duży klient to jest bezpieczeństwo bo wiadomo że jest wypłacalne no tutaj z drugiej strony nikt cię nie zwolni za IBM a działa w drugą stronę jak masz tego IBM to potem jest łatwiej. Tak, to znaczy na pewno na, na etap samego wdrożenia, no to warto sobie przewidzieć, że jeżeli to wdrożenie dłużej zajmie, no to od razu na etapie umowy dogadać się w ten sposób, że podzielić to na jakieś etapy i przy kolejnych etapach zapewnić finansowanie, tak? czyli, czyli odbierać sobie jakimiś elementami, żeby, żeby te pieniążki częściej spływały niż, niż na zakończenie. Natomiast pod kątem bezpieczeństwa to zdecydowanie, o ile gdzieś tam wcześniej często dalej tak jest, że wiadomo więcej mieć dużo mniejszych klientów niż jednego dużego, no bo jak jeden duży nam zrezygnuje, no to całą firmę nam położy. Natomiast i w, i w, warto, powiedzmy, dywersyfikować ten portfel klientów, żeby ich, ich mieć więcej niż, niż kilku. Natomiast w obecnych czasach i realiach rynkowych, no to bardzo duże znaczenie ma właśnie ta stabilność finansowa, tak? bo jednak przy tych mniejszych firmach, gdzie, gdzie wcześniej było stabilnie, no to teraz widzimy często, że, że mają zatory finansowe, problemy zdarzają, zdarza im się upaść i, i, i nie zapłacić jakichś faktur. Natomiast no, w przypadku korporacji jest to, jest to coś na co możemy liczyć. I nawet jeżeli, jeżeli na rynku nie jest jakoś, powiedzmy, super, to oni i tak gdzieś potrafią inwestować w rozwój, czyli zwiększać te środki, które nam płacą, w odróżnieniu od mniejszych firm, które skupiają się na bieżącym przetrwaniu. A czy mieliście może takie sytuacje, gdzie ten dział innowacji i dział sprzedaży były zachwycone, ale pojawiały się opory wewnątrz? Nie wiem, czy jeżeli chodzi o IT, czy bezpieczeństwo, czy inne działy, takie mniej operacyjne. To jest bardzo częste. To jest bardzo częste, że zwykle no my, jak sprzedajemy to nasze rozwiązanie, ono służy do sprzedaży, więc zazwyczaj rozmawiamy z osobami odpowiedzialnymi za sprzedaż i to często jest tak, że te osoby są zachwycone, chcą mieć już teraz, uruchamiać ten system. Natomiast hmm. często, właśnie w momencie, jeżeli wejdziemy w rozmowy z działem IT, my tak, Powiedzmy, jesteśmy o tyle gdzieś tam już w dobrej sytuacji, że to nasze rozwiązanie korzystają z niego korporacje, więc ma jakąś tam renomę, jest im znane, tak, na, na rynku. Płacimy za testy do zewnętrznych organizacji, jakieś testy penetracyjne, bezpieczeństwa i tak dalej. Możemy się pochwalić certyfikatami, więc to dla nich też jest bezpieczniejsze, bo korzystamy z tych samych firm, które testują jakieś systemy bankowe, na przykład, więc daje to też jakiś tam dodatkowy poziom bezpieczeństwa. Natomiast no, nadal tak jest, że Dział IT nie jest powiedzmy pierwszym działem, do którego bym się udał, a wręcz, jeżeli się uda, a często gdzieś w tych organizacjach, jeżeli mówimy o pilocie, to nawet udaje się zacząć bez jakiegoś specjalnego angażowania tego działu IT, bo to nasze oprogramowanie sprzedajemy jako usługę, tak? to jest w modelu stosowym oprogramowanie jako usługa. Wtedy taki dział biznesowy, jeżeli jest zainteresowany, no to może, może jako usługę to wziąć od nas też od razu dostępne w chmurze. I, I wtedy niekoniecznie trzeba ten dział IT od razu tak mocno angażować. Można go gdzieś w kolejnym etapie sobie uzgodnić, że jeżeli ten pilot się uda i wtedy będziemy chcieli szerzej wejść w organizację, no to wtedy dopiero gdzieś tam ten dział IT bardziej położy nacisk na, na to, żeby to było wewnątrz ich organizacji, na przykład zainstalowane na infrastrukturze. I też, że tak z punktu widzenia polskiego startupu zdecydowaliście się na taki dość Egzotyczny krok, bo braliście udział w akceleratorze London Partners, czyli brytyjskim akceleratorze. Dlaczego i co wam to dało? Ten akcelerator to było już dosyć dawno temu. My tak naprawdę jak w momencie jak wydzieliliśmy z tego Software House spółkę, to hmm, wtedy byliśmy w dwóch akceleratorach powiązanych z Wielką Brytanią. Jeden był wtedy przez UKTI. Do takiego się dostaliśmy, więc tworzyliśmy też. Oddział w Wielkiej Brytanii, no bo taki był mhm. gdzieś tam warunek, żeby działać. I co więcej, w momencie, to były te, te, te początki spółki, w momencie, kiedy budowaliśmy ten produkt, to pierwszy term sheet i pierwszą propozycję finansowania dostaliśmy właśnie w Londynie. I to taką zaskakującą, bo o ile u nas te procesy też często bardzo długo trwają, i rozmowy, no to tam byłem wtedy w ramach tego akcyzatora jakieś dwa tygodnie, powiedzmy, czy nawet krócej niż dwa tygodnie. Spotkaliśmy się z jednym z funduszy, on powiedział ciekawy pomysł, za trzy dni się umówił z nami ponownie w restauracji i powiedział, no to oni mogą zainwestować, to jest umowa. Nie będziemy jej negocjować, to tylko zobaczcie, albo podpisujecie, albo nie. I w taki sposób to, to, to było zaskakujące, że to szybko działa. Natomiast no tam wyniknęły pewne inne niuanse, bo, bo trzeba było mieć już konto w banku, już jakiś tam inny stempelek powiedzmy, aby byliśmy w trakcie załatwiania jeszcze tego, więc to się nie wydarzyło i wtedy wróciliśmy do Polski. I gdzieś tam, parę miesięcy później, mieliśmy umowę z, z Polskim Funduszem Inwestycyjnym. Także ta w, ja oceniam tą współpracę z tymi brytyjskimi akcjonariuszami bardzo fajnie, bo to działało na takiej zasadzie, że z jednej strony kojarzyli nas z funduszami, ale też. To było ciekawe, ja też często tu opowiadam, jak rozmawiałem w polskich akceleratorach. Każdy ze startupów dostał tak zwanego dealmakera. Ten dealmaker to była zazwyczaj osoba, która już tam miała wiele firm za sobą, bardzo dużo kontaktów, i zarówno w funduszach, jak i, jak i w biznesie. No i my pracowaliśmy taki jeden na jeden z tą osobą, czyli ta osoba spotkaliśmy się, pokazaliśmy produkt, powiedzieliśmy, czego szukamy, no i potem on mówił: No dobra, no to Jacek. Przyleć na przykład za dwa tygodnie, a ja cię zorganizuję z taką firmą, z taką firmą. I potem on z nami jeździł na te spotkania z firmami, więc to było fajnie. Nie było takie ogólne, że jeden program dla wszystkich i wszyscy się dopasują, tylko tak pracowaliśmy sobie jeden na jeden, właśnie pod kątem naszych potrzeb, czego my konkretnie szukamy. Ta osoba miała na tyle kontaktów, żeby, żeby takie spotkania załatwić. Przyniosło wam to jakichś rzeczywiście wymiernych klientów. Wtedy, wtedy w tym okresie myślę, że może z jedną umowę zawarliśmy, aczkolwiek nie było to tak bardzo, powiedzmy, nie przełożyło się to tak bardzo, jak, jak tego oczekiwałem, bo też byliśmy w innym momencie i z produktem, i byliśmy w innym momencie, że nie mieliśmy żadnych referencji w Wielkiej Brytanii, tak? A pomimo tego, że gdzieś tam chodziłem i ten nasz system pokazywałem nawet prudential, który. Gdzieś tam brytyjski jest i, i, i korzystał z tego w Polsce, tam no to nadal, nadal to nie był klient nasz w Wielkiej Brytanii, więc zawsze było pytania, jak będziecie nas wspomagać na miejscu, jak będziecie jak będziemy działać, i tak dalej. Teraz jesteśmy na innym etapie. Teraz już sami pozyskujemy klientów w Wielkiej Brytanii, robimy to nawet przez takie działania stricte marketingowe, przez inbound marketing, gdzie promujemy się w internecie. Te firmy się do nas zgłaszają, zdalnie robimy im demo i podpisujemy umowy praktycznie w każdym miesiącu jakieś Jakieś umowy z tymi klientami z Wielkiej Brytanii, więc myślę, że pewnie z tej perspektywy to, to fajniej by było może teraz w takim akceleratorze uczestniczyć niż, niż, niż wtedy, no ale wszystko przed nami. Właśnie to dotarcie dla firm do odpowiedniej osoby w konkretnej firmie jest pewnie dla młodego startupu wyzwaniem. Jak Wy sobie z tym radziliście? No, mieliście już na początku dużych klientów. Z perspektywy software house to na pewno wam pomogło? Tak, zdecydowanie. no to, to, to pomogło. O tyle nam było łatwiej, że mieliśmy już, już klientów. Powiedzmy w, w takiej tej części, w tej części wdrożeniowej, no jeżeli już ma się jakiegoś jednego klienta korporacyjnego i to rozwiązanie jeszcze się podoba na rynku, że tam wszyscy o nim mówią. No to łatwiej też jest potem rozmawiać z innymi, bo jest o co zahaczyć. No na pewno braliśmy udział w licznych konferencjach takich branżowych, czy to ubezpieczeniowych, czy, czy związanych z energetyką, gdzie cyklicznie pokazywaliśmy się, występowaliśmy, pokazywaliśmy ten produkt, także ludzie nas już kojarzyli, także potem takie połączenie tego, że, że, że wiedzą, co, wiedzą o naszym istnieniu, tak, z mhm. drugiej strony. Pojażą przez pryzmat jakiegoś większego klienta, no to no to, to pomaga. Tak? I w, w taki sposób, w taki sposób no, trzeba, trzeba próbować. No, trzeba jakoś tego pierwszego klienta pozyskać, a potem na tym, co z nim wypracowaliśmy, uczepić się i działać. I wiele młodych startupów obawia się, że współpraca z dużą firmą może zakończyć się przejęciem i wchłonięciem. Czy takie sytuacje, takie propozycje w waszym wypadku się pokazały i czy tak z twojej perspektywy warto się tego obawiać, czy to raczej taka miejska legenda? Ja nie specjalnie bym się obawiał, szczerze mówiąc. Oczywiście duże organizacje mają też jakieś swoje działa które tam mają setki programistów czasami na miejscu i mogą coś sami próbować napisać. Aczkolwiek z mojego doświadczenia to zwykle tak nie jest, że oni się skupiają, no bo mają jakiś swój core biznesu, na którym się skupiają i to jest, to jest coś innego niż, niż pisanie oprogramowania. Robią pewne rzeczy pod siebie, ale i tak no, ciężko im być tak zwinnym jak startupowi, który zawsze stara się wyprzedzać, wyprzedzać rynek i, i mieć ten element innowacyjności. Zazwyczaj ja to postrzegam w ten sposób, patrząc na rynek, nawet globalnie, że to raczej korporacje przejmują potem takie startupy, że zamiast tworzyć coś od podstaw, no to kupują. To jest też fajny exit dla startupu, wtedy taki potencjalny i wtedy, wtedy najwyżej na bazie tego rozwijają. Tak? Powstaje też sporo funduszy takich powiązanych z korporacjami CVC, gdzie, gdzie są te inwestycje korporacyjne w, w taki startup i od razu jest to powiązane z wdrożeniem. Tej korporacji to też jest, też jest fajne rozwiązanie. Także tutaj możliwości różne są. Ja bym się tego jakoś specjalnie nie obawiał. Czy w poszukiwaniu takiego klienta korporacyjnego najważniejszy jest network i dotarcie do odpowiedniej osoby? Czy ten inbound, o którym już wspomniałeś, to jest dopiero kolejny etap, czy najpierw raczej inwestować w to bezpośredni kontakt? No, myślę, że nie. To zdecydowanie jest tak, że. Taki inbound, czyli że klienci przychodzą do nas, no to ci klienci przychodzą w większej skali, ale to zazwyczaj mogą niekoniecznie być klienci, których my chcemy, żeby byli naszymi klientami, czyli mogą być za mali. Jeżeli chcemy sami dotrzeć do tych większych klientów, no to raczej jest taki outbound, outreach, gdzie, gdzie sami sobie robimy taką wish listę, czyli listę wymarzonych firm, gdzie chcielibyśmy dotrzeć, no i próbujemy wszelkimi możliwymi środkami do nich się dostać, czyli, czyli zdecydowanie. Samemu trzeba próbować się dostać, co czasami zaskakuje, że potem, jak już się gdzieś, powiedzmy, jakąś tam markę zbuduje i rynek kojarzy, no to z takiego inboundu też potrafią wpadać duzi klienci, także, że gdzieś coś poczytają na stronie, stwierdzą fajne i się odezwą chociażby takie osoby zajmujące się startupami i spróbują stworzyć jakieś połączenie między startupem, a na przykład działem sprzedaży, który, który może być z Facebookiem zainteresowany. Także to też nam się często zdarza, że przez te działania inboundowe już później z czasem klienci korporacyjni potrafią sami do nas przyjść. Jeszcze mam pytanie o pilotaże. Czy to z waszej perspektywy taki nawet krótki pilotaż w firmie to jest cenne doświadczenie, coś na czym gdzieś można budować dalej, czy to jest taki lead, który jest jednak rozgrzany nawet jeśli się... Nie skończył jakimś sukcesem, no to to nie jest klient. Znaczy, pilotaże są fajne, bo to jest to, co mówiłem, że w momencie, jeżeli chcemy wejść do dużej organizacji, no to łatwiej jest kogoś przekonać do, do przetestowania, mniejszy budżet wtedy, mniejszy impact na całą organizację. Oni też nie muszą tak dużych zasobów organizować, żeby, żeby to uruchomić, więc zdecydowanie pilotaże są fajne. Pewnie, w zależności od rozwiązania, no to tu się trzeba zastanowić, tak, żeby ten czas tego pilotażu, zarówno dał możliwość pokazania i, i, i uruchomienia i wdrożenia, ale też pokazania, że to rozwiązanie się sprawdza, więc on nie może być za krótki. Także w naszych przypadku, jak to jest rozwiązanie dla handlowców, no to. Ani nie może być ta grupa za mała, no bo jak weźmiemy, nie wiem, dla trzech handlowców, przetestujemy, bo to mi się okaże, że jeden był na urlopie, a dwóch gdzieś tam się rozchorowało, to to nie będzie w ogóle miarodajne, więc nie wiem, jaka organizacja ma, załóżmy, 200 handlowców, no to nie wiem, jak 10% sobie weźmiemy, 20 handlowców, to już jakieś tam można zaobserwować, w jaki sposób oni działają, potem oni mogą zostać ambasadorami takiego rozwiązania, że wśród innych handlowców, a z drugiej strony ten czas, no to też musi być czas, kiedy oni się przestawią na działanie z takim narzędziem, więc to, to, to nie może być miesiąc, tylko na no jakiś tam dłuższy okres czasu. My zazwyczaj się staramy, żeby to było kilkumiesięczne, najlepiej tam 3-6 miesięczny okres, gdzie, gdzie podziałają, oczywiście można go skrócić. Jak już widać jest w drugim miesiącu, że o super odciąża nas, to jest łatwiej, łatwiej się rozmawia z klientami, no to można tą skalę szybciej poszerzyć. I pewnie duże firmy to też są Excel e i cyferki, więc przy, im Anno. dłuższy pilotaż, tym bardziej te efekty da się zmierzyć i pokazać na danych. Ostatnie pytanie, bo macie dużo klientów w branży automotive, bo tutaj już wspomnieliśmy o Mercedesie, wspomnieliśmy o BMW, a z drugiej strony współpracujecie też z Orange i to jest pewnie zupełnie inny model działania nawet na takiej warstwie demo dla samego handlowca. Jak w jaki sposób to balansujecie takie duże transakcje, gdzie jest no nawet jeżeli to jest Klient flotowy, no to kupuje 10 ciężarówek. Klient ten orężowy no to jest pewnie kilkaset modeli, czy tam nawet te, te transakcje są. To już, już, już mówię, jak mhm. to działa. To znaczy, to nasze rozwiązanie generalnie jest powiedzmy uniwersalne, że można to w różnych branżach wdrożyć, bo my mamy zarówno firmy, które sprzedają polisy na życie, mamy firmy, które sprzedają usługi telekomunikacyjne, firmy, które sprzedają szkolenia, panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła, motocykle, samochody, kłady, maszyny rolnicze programowanie, czy, czy, czy no, jakieś rolnicze, czy, czy, czy automotyw rolnicze, czy, czy no, różnego rodzaju różnego rodzaju branże. I teraz w tym naszym narzędziu można de facto dowolny proces odtworzyć, tak jak oni sprzedają, bo wiadomo, że inaczej się będzie sprzedawało te panele fotowoltaiczne, inaczej samochód, a inaczej usługi telekomunikacyjne, na to jeszcze trzeba nałożyć, że część z tych klientów sprzedaje do B2C, czy część sprzedaje do B2B. Więc też te procesy się różnią. A część sprzedaje i tu i tu, na przykład, i wtedy oba procesy musimy w takim narzędziu zaimplementować. Więc my mamy takie podejście, że tak, że z jednej strony mamy to narzędzie, w którym jeżeli rozmawiamy z korporacją, no to my słuchamy w jaki sposób u nich te procesy wyglądają, żeby je otworzyć. To dla nich wnosi wartość. To jest to, że my właśnie z wieloma różnymi branżami pracujemy i czasami. Idąc do takiej firmy telekomunikacyjnej, oni mówią, kurczę, jak super na przykład przy tych motocyklach się to sprzedaje albo przy jachtach, to my tak moglibyśmy sprzedawać też nasze produkty, bo to bardzo fajny pomysł. Nie? Więc my przenosimy czasami te pomysły między branżami i to, to dużą wartość daje tym korporacjom, bo nie stawiamy tylko na to, że mamy narzędzie i weźcie je od nas, tylko... My tak naprawdę w przypadku korporacji no to wchodzimy z nimi taką interakcję, że robimy warsztaty, poznajemy jak oni sprzedają, inspirujemy ich, wypracowujemy wspólnie model, czyli jesteśmy też taką firmą doradczą tak naprawdę, która potem w to narzędzie, które posiadamy jest w stanie ubrać ten, ten ich proces i stworzyć go ciekawszym dla klienta, łatwiejszym dla handlowca do, do działania. To jest zazwyczaj taka, taka, taki prace, model pracy z tymi korporacjami. No i oprócz tego, w wybranych wertykałach, tam gdzie mamy więcej klientów, tak jak te motoryzacyjne, to jest taka szeroka motoryzacja, bo to właśnie czy jachty mogą być, czy, czy łodzie motorowe, czy ciągniki, to różnego rodzaju, różnego rodzaju, nie tylko samochody i motocykle, to tutaj mamy już takie pewne gotowce, tak, bo jak już mamy ilość klientów, no to jesteśmy w stanie wypracować sobie takie modele, w jakiś na przykład zawierający po środku konfigurator, który zaczyna się od analizy potrzeb, że zadajemy, rozmawiamy z klientem, patrzymy czy jego bardziej nie wiem sportowa jazda interesuje, czy turystyczna, e, różne pytania zadajemy na podstawie tego, system sam przefiltruje, doradzi, które produkty, nie wiem, na którym motocyklu ci się będzie najwygodniej się działo, bo pasuje do twojego wzrostu na przykład i jeszcze lubisz taki styl jazdy, a potem wchodzimy w konfigurator, gdzie możemy mu już dobrać jakieś akcesoria, modele, kolory, ubrania i na końcu jak już mamy skonfigurowany, to jeszcze system zaproponuje mu czy chce zapłacić gotówką, czy na przykład rozłożyć się na raty i pokażę mu, ile te raty będą wynosiły. Więc to jest tak kompleksowo do tego, żeby tego klienta przekonać. I w różnych takich, powiedzmy, branżach, gdzie mamy więcej tych drożeń, gdzie, gdzie już dłużej z nimi pracujemy, m.in. motoryzacja, m.in. panele fotowoltaiczne, to mamy takie gotowe rozwiązania, które, które często firmy biorą po prostu z pół. Jest jedna rzecz, o której wspomniałeś, to że tak naprawdę współpraca ze startupem może. Z takie już skostniałe firmy zainspirować i jak wygląda ta współpraca z takiej ludzkiej perspektywy, czy to często jest tak, że ona się robi partnerska i wy jesteście w stanie coś zaproponować czy często musicie przebić to, że o przyszedł jakiś mały startupik, to zrobimy z nimi demo i na tym się skończy nie, myślę, że w naszym przypadku akurat tak jest no ponieważ to jest narzędzie sprzedażowe i rozmawiamy zazwyczaj z osobami odpowiedzialnymi za sprzedaż Często są otwarte osoby, tak no z, z, z racji też departamentów, którym, w którym pracują, łatwiej się z nimi rozmawia, to um, często też słyszałem właśnie informacje, że oni dlatego chcą z nami to robić, że nie tylko dostaną narzędzie, ale że my ich zainspirujemy, tak? że, że usiądziemy z nimi, po, po, pochylimy się nad ich procesem, że popatrzymy w jaki sposób przydają, um, podpowiemy jak to się robi w innych branżach, przeniesiemy coś, i to słyszę bardzo często. To słyszę bardzo często, że oni nie, nie, nie tyle biorą nas dla samego narzędzia, które jest fajne i super, ale dlatego, że, że mamy wiedzę na temat tych procesów, że, że, że mamy dużo doświadczenia. Bo to nie jest też tak, że my stworzyliśmy system, daliśmy go, nie wiem, tysiąc handlowców wzięło i poszło, i tam wszystko od razu super działało. No to są jednak lata, w których ci handlowcy wzięli te tablety, poszli, po kwartale się okazało, że. Ileś tam rzeczy nie sprawdza się, no to my zmieniliśmy i tak. Zmienialiśmy, zmieniliśmy, aż doszliśmy do tego, co mamy obecnie. Cały czas pracujemy nad zmianą, tak naprawdę, no bo, bo świat się zmienia. Zmienia się rynek i, i dostosowujemy to narzędzie do tego, żeby wynosiło wartość dla klientów. Czyli w Waszym wypadku nie jest tak, że są jakieś takie duże piwoty, tylko nadzieją się ciągle i. I non stop. Tak, że w naszym przypadku zazwyczaj jest tak, że cały czas nad tym rozwiązaniem pracujemy, staramy się, staramy się wyprzedzać rynek. Bardzo dzięki za rozmowę i myślę, że ta myśl, że startup może inspirować tą dużą firmę to jest coś, z czym myślę nasi słuchacze bardzo pozytywnie wyjdą. I dzięki wielkie. Dziękuję również.